Po tym jak Iwona wpadła na żonę Wojtka i zerwała z nim znajomość, jest nadal wściekła na swojego kochanka, jednak w głębi serca trochę za nim tęskni. Wojtek bardzo przeżywa zerwanie znajomości, na której mu zależy. Mężczyzna postanawia walczyć o tę przyjaźń. W tym celu udaje się do kwiaciarni i kupuje piękny bukiet kwiatów. Następnie zjawia się Nadia i wręcza swojej sympatii kwiaty i prosi ją o wybaczenie. Iwona nie może oprzeć się przystojnemu lekarzowi i wybacza mu. W tym samym czasie Irek postanowił wrócić z Hiszpanii do Krakowa. Chłopak uświadomił sobie, że w ostatnim czasie zachowywał się jak dziecko. Gdy wchodzi do mieszkania Nadia, Iwona jest Wojtkiem. Irek jest zaskoczony wizytą lekarza u nich w mieszkaniu. Mimo tego wyznaje swojej lisicy miłość i prosi o wybaczenie. Uświadomił sobie przez ostatnie tygodnie, że nie może bez niej żyć. Chce, aby było tak jak dawniej. Co za dzień. Iwona ma branie jak grzyby na jesień. Najpierw jeden ją prosi o wybaczenie, a później drugi. Tylko brakuje listonosza i będzie komplet. Pewnie nie jedna dziewczyna w tym momencie jej zazdrości. Wiecie, ciekawi mnie jedno. Czy Irek zorientuje się, że między Iwoną a Wojtkiem coś jest i czy lisica będzie go zwodzić za nos? Moim zdaniem powinna mu powiedzieć o tym. W końcu lepsza gorzka prawda niż słodkie kłamstwo. W tym wątku wyczuwam dymy. Również jestem ciekawy, jak Irek zareaguje na zdradę Iwony. Ten wątek jest mega ciekawy i nie mogę się doczekać na rozwiązanie tej zagadki. Cieszycie się, że w końcu wrócił nasz król?